Widzimy już na środku lodowiska sędziego Włodzimierza Marczuka. Podnosi rękę, oznajmiając gotowość do rozpoczęcia spotkania. Przypominam, czerwone koszulki to drużyna pełniąca funkcję gospodarza, czyli BKS Bydgoszcz, Budowlany Klub Sportowy. Natomiast goście w czarnych strojach. Gra jednak nie jest zatrzymana. Może być kontynuowany teraz strzał. Sklepki, jest gol! Wydawało się, że optyczną przewagę mają zawodnicy ŁKH Łódź, no ale to przecież o niczym nie świadczy. Dobry strzał Sklepy i zawodnik z numerem 5, kapitan Artur Bielicki, wpisuje się do protokołu jako pierwszy strzelec bramki w tym spotkaniu. Dziwię się, że nie rozumiał gwizdek arbitra. Zazwyczaj przy takich sytuacjach sprawdza się, czy nic się nie stało golkiperowi. Natomiast mamy bramkę numer 2 dla drużyny BKS-u Bydgoszcz, a jej strzelcem zawodnik oznaczony numerem 15, a jest nim nie kto inny jak tutaj do Torunia mają jeszcze dwóch bramkarzy. No teraz niepewna informa, niepełna interwencja bramkarza z Łodzi, Bartosz Grabara, no i ten jego błąd. Zawodnik z Łodzi musi poczekać, aż inni koledzy pójdą mu w sukurs. Świerczewski sam jednak decyduje się kontynuować akcję. I czy będzie bramka w końcu? Jest gol! 3-1 po strzale. Dość brutalnie potraktowany Ciepucha, teraz próbował się odegrać na przeciwniku. Tymczasem bramka dosyć kuriozalna. Jeszcze tam dochodzi do spięć pomiędzy zawodnikami jednej i drugiej drużyny. O ile nie było innego kontaktu, to bramkę tę zapisać możemy najniższemu chyba na lodowisku zawodnikowi z Bydgoszczy, Marcinowi Kowalskiemu. To gracz z numerem 8. Bardzo dobrze, że istnieją, że jest reaktywacja. Jest gol! Tymczasem bardzo niefrasobliwa gra w defensywie drużyny łódzkiej i zawodnik oznaczony numerem 25, a jest nim środek lodowiska ŁKH. Teraz sam przeciwko dwóm graczom i bramkarzowi jest Pełzowski, ale zdaje się specjalnie się tym nie przejął, tylko uderzył mocno Sklepki. Zwycięsko z Bulika wychodzą zawodnicy z Łodzi. Teraz jeszcze kontratak, jest Darol, no ale podanie niedokładne. Ciężko było Darolowi ten krążek wyłapać. Tymczasem bezlitośnie wykorzystana kontra. Numer 17 to Jakub Puchalski, jest zdobywcą gola numer 6 dla swojej drużyny. Ustawienie wygrane przez zawodników ŁKH na lewym skrzydle. Już zawodnicy w czarnych strojach próbują konstruować kolejną akcję. Jest gol! Podanie na wolne pole, zupełna indolencja w obronie drużyny bydgoskiej. Kamiński osamotniony, miał dużo czasu, mógł podjechać, popatrzył, zobaczył, gdzie stoi golkiper drużyny bydgoskiej. Przymierzył z nadgarstka i zdobył trzeciego gola dla swojej drużyny. Także i w tej tercji. I czyżby jeszcze bramka numer 7? Nie ma dobitki, jest jeszcze dobitka i gol, tak. Strzał ponad leżącym bramkarzem. Gol numer 7. No i podobnie jak w meczu z Mad Dogs Sopot, 4 bramkami zwycięży drużyna bydgoska. A goście 3. No i zanosi się na to, że 4 golami zwycięży Budowlany Klub Sportowy Bydgoszcz tutaj na obiekcie w Toruniu. No i to jest bardzo o tyle zasłużone zwycięstwo, że bydgoszczanie pokonują lidera.